To są artyści rynków Jacek Brzeski, I Love Trading. Zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. W dzisiejszym programie Maciej Leścioż, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry, witam. I na początek jeszcze jedna zachęta ze strony Maćka. Tak, no widzimy się regularnie w programie Artyści Rynku, a chciałem Państwa zaprosić nie tylko do programu Artyści Rynków, ale również na szkolenia i konferencje Artyści Rynków, które już startują w przyszłym tygodniu. We wtorek jesteśmy w Krakowie, potem w Katowicach, we Wrocławiu, w kolejnym tygodniu w Sopocie. W międzyczasie jeszcze mamy w Warszawie taką prawie całodniową konferencję. Podczas spotkań z nami będzie Daniel Kostecki z CMC Markets, będzie Marcin Tuszkiewicz ze Squabera. W sobotę dołączy do nas jeszcze Jacek Kubrak, no i będę również z Państwem ja, także serdecznie zapraszam. No i mam nadzieję, że się widzimy zarówno w miastach tych poszczególnych na popołudniowych szkoleniach, jak i podczas konferencji. Z Krakowa, Warszawy, Katowic przenosimy się do Nowego Jorku, przenosimy się na tamtejszą giełdę papierów wartościowych, przyglądamy amerykańskim indeksom. Ostatnich kilka sesji to są sesje udane. Indeksy w Stanach Zjednoczonych na Wall Street rosną. Mamy takie chyba odwrócenie wektorów trochę, odwrócenie nastrojów. Rentowności obligacji amerykańskich na przykład trochę spadły. Giełda zaczyna być bardziej atrakcyjna. Mimo że inflacja w USA nie chce spaść, to chyba rynki nie za bardzo wierzą w to, że będą kolejne podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. No a poza tym wkraczamy już w ten okres przedstawiania przez spółki wyników kwartalnych. Za chwilę na przykład ważne amerykańskie banki te wyniki ogłoszą. No faktycznie przez ostatni czas to głównie te wysokie rentowności obligacji przyciągały kapitał, który tym samym przepływał z rynku akcji na rynek obligacji. Teraz sytuacja się odwraca. Zmieniło się podejście do oczekiwań względem polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych dość mocno i to wszystko miało miejsce w tym tygodniu, więc to odbicie może przybierać na sile. Czy pomogą w tym wyniki? No tutaj trudno powiedzieć. No mamy w zasadzie od trzech kwartałów, patrząc na indeks S&P 500, spadek zysków rok do roku i tutaj wyniki są wprawdzie lepsze od prognoz, natomiast gorsze niż te w analogicznym okresie roku poprzedniego. No tutaj jest kilka powodów. No przede wszystkim zyski rosnące wolniej niż same przychody. No powodowane jest to oczywiście z tym, że spadają marże, koszty pracy rosły dość szybko w otoczeniu wysokiej inflacji, także to wszystko nie sprzyjało wynikom tych spółek. Natomiast no, mieliśmy w zasadzie w każdej tej edycji publikacji danych ten sam schemat, czyli niewygórowane oczekiwania, lepsze wyniki od prognoz, no i pozytywny odbiór. No, być może ten scenariusz się teraz również powtórzy, gdzie teraz już same prognozy są nieco bardziej optymistyczne, dlatego że wskazują one na to, że można oczekiwać średniego wzrostu czy też spadku, bo w zależności czy patrzymy przez pryzmat optymistów czy pesymistów, na poziomie zero. Tutaj w zasadzie tam w niektórych prognozach mamy minimalnie na minusie, czyli minimalny spadek, no ale trzymamy się blisko zera. No można to przyjąć, że jest to statystyka dość pozytywna właśnie na tle tych wszystkich poprzednich i dość pozytywne oczekiwania. Największe spadki mamy w sektorze energetycznym i jeżeli byśmy z tych prognoz co do wyników spółek w tym kwartale, w tym okresie wyników wyrzucili sektor energetyczny, no to się okazuje, że spółki z S&P 500 średnio mogą mieć zysk na poziomie 5%. A biorąc pod uwagę, że właśnie jest szansa na przebicie tych prognoz, jak to miało miejsce wcześniej, no to być może szykuje nam się całkiem niezły sezon wyników. No musimy pamiętać, że te prognozy, tak jak wspomniałem, one są w ostatnim czasie dość mocno naginane, natomiast jeżeli byśmy patrzyli na ostatnie 10 lat, to w 75% przypadków wyniki faktyczne przebijały prognozy i konsensus rynkowy i tutaj średnio przebijało 6%, więc to nie jest nic nowego, no ostatnio może nieco na sile przybrało. Ten sezon, on tak na dobrą sprawę faktycznie startuje jutro z tymi bankami, natomiast on się już zaczął wcześniej, już mamy za sobą 20 kilka publikacji. Jeżeli przyjmiemy tak małą próbę, tu są na razie mało istotne spółki, być może poza PepsiCo,
która we wtorek publikowała dane, dzisiaj jeszcze Delta Airlines, to akurat też dość ważna publikacja, i w jednym i drugim przypadku mamy przebicie konsensusu rynkowego, ale nawet ta średnia teraz dla tak małej próby, czyli 20 kilku spółek, też jest na poziomie 3/4 wyników lepsze od prognoz. Także schemat się póki co utrzymuje, zobaczymy, czy ta statystyka będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach. Tutaj oczywiście też, jeżeli byśmy sobie zróżnicowali branżę, no to są też różne oczekiwania. No, jeżeli chodzi o ten sektor energetyczny, tak jak wspomniałem, najsłabszy. Z kolei ten sektor komunikacyjny, gdzie między innymi Meta jest w tym sektorze uwzględniona, on ma być najmocniejszy. I to zarówno w tym kwartale, ale też ostatnio we wtorek w programie Rozmowy Spekulowane rozmawialiśmy o perspektywie na rok 2024. Tam też te perspektywy dla tego sektora szeroko pojętej komunikacji są najlepsze. Także to może całkiem pozytywnie wyglądać. Również sektor dóbr konsumpcyjnych w tym kwartale ma być na plusie, i to na plusie kilkunastoprocentowym. Jeżeli byśmy Amazon z tego usunęli, to 14%, a razem z Amazonem tam w okolicach 20% nawet procent wzrost zysku. No bo tutaj Amazon jednak to jest jako spółka, która jest brana pod uwagę jako ten sektor dóbr konsumpcyjnych, no ale jednak działa dużo szerzej. W ostatnim czasie jednak tutaj usługi chmurowe są główne, mają główną tą dynamikę, największą dynamikę wzrostu, więc też nie można tego tak jedno, zero-jedynkowo do tego sektora wrzucać. Zapowiedziane sektor bankowy. Tutaj można by spojrzeć na koszyk akcji amerykańskich banków, czy banki USA. No, on dość słabo wyglądał tak naprawdę, bo w ostatnim czasie, tak widać, balansujemy w okolicach poziomów wsparcia. Tutaj ponownie wróciliśmy, to jest poziom 2630 w wycenie tego koszyka. To jest koszyk tworzony przez CMC Markets, więc myślę, że te poziomy może nie są tak istotne jak sam fakt i tej geometrii, które tutaj widać na wykresie. Rynek wszedł nam w taki trend boczny w okolicach marca. Wtedy to był ten okres po tych silnych spadkach, kiedy mieliśmy bankructwa amerykańskich banków, panikę ogólnie na rynku w całym sektorze, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, potem się to przylało na Europę, ale jeżeli byśmy sobie porównali sektor bankowy w Stanach Zjednoczonych i w Europie, tutaj mam taki wykres, gdzie naniesione są na wykresie właśnie dwa te sektory, czyli mamy banki USA versus banki Europa, to tutaj byśmy zobaczyli, że no właśnie tutaj to świetnie widać, jak mocno korelacja, która trwała nam praktycznie od pandemii, bo przez cały okres pandemii ta korelacja się utrzymywała, w zasadzie łeb w łeb spółki, banki amerykańskie i banki europejskie się poruszały, czyli najpierw silne spadki w okresie początków pandemii, potem odbicie na fali optymizmu rynkowego i tego kapitału, który na rynek napływał, natomiast w okolicach końca 2022 roku bardzo mocno nam się ta korelacja rozjechała. Rynki, banki europejskie jeszcze zwyżkowały, podczas gdy banki amerykańskie zaczęły mocno spadać. Dopiero ta korelacja w sposób umiarkowany, ale nie tak silny, jak miała miejsce wcześniej, wróciła po tym krachu na rynku banków, tak, czyli w okolicach marca, no ale w dalszym ciągu jednak się ceny rozjechały. I teraz pytanie, czy to banki europejskie są przewartościowane, czy może amerykańskie niedowartościowane? Być może częściowo nam ten sezon, właśnie te najbliższe wyniki wskażą drogę, no one już jutro, tak trochę niefortunnie piątek 13, więc zobaczymy, czy te bardzo ważne z perspektywy rynkowej publikacje będą pechowe, jak to w piątek 13, czy nie. Natomiast tutaj na pewno oczekiwania nie są jakoś mocno wygórowane. No przede wszystkim rynek wskazuje, czy analitycy, ten konsensus rynkowy widzi słaby popyt i słaby spadek popytu na kredyty, zwłaszcza na kredyty hipoteczne. Te rezerwy kredytowe przez banki są zwiększane ogólnie z wysokimi, w związku z wysokim poziomem stóp procentowych. Wprawdzie w ostatnim czasie te największe banki, te, które są też ujęte w tym właśnie koszyku amerykańskich banków, one dokonywały dość istotnych cięć kosztów, one częściowo mogą to zbilansować, ale na ile, no to zobaczymy oczywiście w tych wynikach. Natomiast tu jeszcze może tak pod koniec, kończąc ten wątek wyników,
taka refleksja jest, na ile te wyniki faktycznie będą miały wpływ taki faktyczny na rynek, no bo skoro ta poprzeczka jest mimo wszystko ustawiona dość nisko, tak? No mamy wprawdzie lepsze prognozy niż wcześniej na poziomie zero, ale to wciąż są niskie prognozy, rynek chyba już po tych wszystkich sezonach wyników i tych ostatnich kwartałów, ale nawet przez te ostatnie 10 lat, kiedy sezon w sezon te wyniki przebijały prognozę, chyba jest na to częściowo nastawione i możliwe, że nie będzie aż tak istotne. Istotniejsze będzie też to, co mieliśmy choćby dzisiaj, dane na temat inflacji i w związku z tym oczekiwanie co do dalszych działań Fedu. I wydaje się, że to będzie kluczowe, czyli oczywiście może być taki w pewnego rodzaju, w jakiś sposób wyzwalać tutaj emocje na rynku, pozytywne lub niepozytywne, każda kolejna publikacja, zwłaszcza tych dużych spółek, ale wydaje się, że jednak trzeba patrzeć na oczekiwania względem Fedu, no bo one będą nam kreowały w kontekście kolejnego kwartału i kolejnych kwartałów właśnie wycenę na rynku. Ciekawe, czy piątek 13 będzie pechowy dla giełdy papierów wartościowych w Warszawie, bo teraz, Łukaszu, przyglądamy się indeksom tej giełdy, WIG-owi, WIG-owi 20, WIG-owi 20 w dolarach. W czwartek 12 października nie jest najlepiej z tymi indeksami, ale jesteśmy po kilku naprawdę bardzo udanych sesjach, gdzie WIG 20 wyróżniał się in plus na tle całej Europy. No i WIG 20 tak jakby miał ochotę wracać w okolice 2000 punktów, a to jest wynik, który ostatni raz widzieliśmy na początku września. Ja generalnie bym zwrócił uwagę na to, co 26 września się działo. No te spadki, nie było jakiejś dużej dynamiki, były wymuszone, właściwie była jedna mocniejsza sesja spadkowa od tego czasu i szybko udało nam się wrócić. I te wzrosty naprawdę, naprawdę są solidne, na obrocie również. Faktycznie wygląda tak, jakby ta korekta spadkowa, która miała miejsce od początku września, skończyła się, nawet nie kończyła się, tylko skończyła się. I tutaj powody no, mogą być, każdy może sobie wymyślić własny powód. Ja bym na tym się, po pierwsze bym się zupełnie na tym nie skupiał. Trend spadkowy, który był od początku września, został wyraźnie przebity, nienaruszony, wyraźnie przebity. My oddaliśmy się od tego trendu spadkowego. To jest według mnie najważniejsza kwestia. Od dłuższego czasu mówiliśmy o tym, że po prostu na naszej giełdzie są niskie wyceny cały czas i że żyjemy w oczekiwaniu na odbicie gospodarki, odbicie sytuacji konsumenta, odbicie popytu konsumentów, a wiemy, że to dla naszej gospodarki jest najważniejsze i że wiemy, że no, wiemy, szacujemy właściwie wszystkie instytucje, że to się stanie na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, na pewno w drugim kwartale. Natomiast w ogóle nie było pod to gry rynkowej, co było zastanawiające. Więc to kolejny powód, jeżeli ktoś chce. Trzeci powód, to dla mnie akurat jest najmniej istotny, szczególnie w kontekście giełdy. Natomiast warto zwrócić uwagę, że przez ten ostatni czas zarówno waluta, był popyt olbrzymi też na nasze obligacje i na naszej giełdzie. To się naprawdę często nie zdarza tak portfelowo. I tutaj będzie teoria taka, że pod ewentualny sukces, aczkolwiek zobaczymy, nawet jeżeli on będzie, to jaki to będzie sukces, czyli wygrana opozycji w wyborach, że to była pod to gra. W to, mówiąc szczerze, najmniej wierzę, że taki kilkusesyjny rajd z wyraźnym zakończeniem tej korekty spadkowej miałby być pod taki element. Wierzyłbym w to na naszych obligacjach, na walucie, to jestem w stanie kupić taki argument, no to jest jakoś zawsze nasza giełda była dość szerokim łukiem omijana. Zwróciłbym też uwagę, że jesteśmy no, bardzo blisko, prawie 12 miesięcy od dołka, który mieliśmy rok temu i początku, ja uważam, że hossy, więc to też jest znamienne. Myślę, że co jest kolejny powód,
który można przytoczyć, to to, że zbliżają się wybory. Nie to, kto w nich wygra, tylko że się zbliżają. I ktokolwiek wygra te wybory, na przykład wygra je partia rządząca, to wreszcie na tych większości spółek państwowych będziemy mieli właśnie zakończenie tego etapu niepewności i dziwnych wynalazków. Oczywiście rząd przyzwyczaja nas do tego, że one się pojawiają, jakieś dziwne pomysły rzucane zupełnie nieodpowiedzialnie, czy to przez przedstawicieli spółek, czy przez przedstawicieli rządu, no na jakiś czas, jeżeli wygra Prawo i Sprawiedliwość, to będzie spokojnie, więc myślę, że to są te powody. A na razie wracając do sytuacji technicznej, no na wykresie ten trend spadkowy został złamany. Korekta trwała bardzo podobnie jak poprzednia fala, więc to no, tutaj są spore podobieństwa. Na WIG-u to lepiej, WIG lepiej pokazuje, że my nawet nie zbliżyliśmy się do poprzedniego tego kluczowego szczytu, który był, czyli głównego wsparcia. Na WIG 20 inaczej to wygląda, ale już też jesteśmy powyżej. Widać to dobrze. Tutaj mówię o tym ostatnim szczycie z początku 2023 roku. Więc generalnie wygląda to nieźle. Nie uważam, żeby to był tylko i wyłącznie powrót właśnie do tej linii, przy której teraz jesteśmy. O tym oporze czasami zdarzały się opinie, że to była głowa z ramionami. Dla mnie dość kiepska, no bardzo, bardzo nieproporcjonalna. Według mnie to po prostu była mocna fala korekcyjna. Być może przy tym oporze trochę pozostaniemy, ale według mnie wygląda to dla WIG-u 20 naprawdę nieźle. Pozostajemy w kręgu tematyki giełdowej, przyglądamy się ETF-owi na indeks MSCI rynków wschodzących. Indeks giełdowy, który gromadzi 1400 spółek z krajów rozwijających się. No i tutaj widzimy, że mamy wzrost w ostatnim tygodniu bardzo wyraźny, bardzo ładny. No, powiedziałem, że nawet nie tylko na giełdzie zostajemy, ale w sumie w ramach cały czas tej kategorii i te same czynniki, które szkodziły, czy też mogą pomagać GPW, można na to spojrzeć szerzej właśnie przez pryzmat tego indeksu MSCI rynków wschodzących, czyli MSCI Emerging Markets. Tutaj akurat mamy przygotowany wykres ETF-a, tych ETF-ów jest bardzo dużo, bo mamy ETF-y Emerging Markets, również przez MSCI Emerging Markets z rynku kanadyjskiego, australijskiego, notowane w dolarach, także jest wybór dość szeroki. Tutaj nawet na platformie CMC Markets patrzyłem w ramach tych wykresów właśnie MSCI Emerging Markets, to tutaj chyba 13 czy 14 różnego rodzaju wykresy się pojawiły, więc też te poziomy, które są, gdybyśmy spojrzeli sobie na wykres, ten właśnie iShares MSCI Emerging Markets, no tutaj może nimi nie należy się kierować, ale faktycznie to zachowanie jak najbardziej, czyli znowu wracamy do tego samego, co wcześniej było przy bankach. Wspomniałeś o odbiciu w ostatnim czasie. Tak, rzeczywiście mamy kilka sesji nieco lepszych, ale cały czas w ramach tej szerszej konsolidacji, która towarzyszy nam przez cały praktycznie rok 2023. Rynki wschodzące na tle S&P 500, choćby, czy ogólnie rynku amerykańskiego, patrząc przez ostatnie 10 lat, no, radziły sobie ogólnie, można powiedzieć, słabo, dlatego że gdybyśmy porównali do tego tygodnia i cofnęli się 10 lat wstecz, jesteśmy na poziomie zero praktycznie. Tutaj nawet można powiedzieć, że minimalny spadek zanotowały notowania tego ETF-a. Natomiast gdybyśmy patrzyli na S&P 500, 10 lat wstecz, to mamy prawie 170% zysku, czyli ten kapitał zdecydowanie chętniej inwestował na rynku amerykańskim niż na rynkach wschodzących. No, rynkom wschodzących właśnie w ostatnim czasie tutaj było wiele takich czynników przeciwko. No właśnie te wysokie rentowności obligacji, one nie zachęcały do inwestowania w tak ryzykowne aktywa, jak aktywa rynków wschodzących. Dlatego właśnie silny dolar, tak, który też ten kapitał przyciągał. No i jeszcze czynnik dość istotny, Chiny. Chiny w tym ETF-ie, one mają dość istotny udział, bo tutaj waga spółek chińskich wynosi około 30%, czyli
też notowania są dość mocno zakłamane przez konkretnie spółki chińskie, które mają swoje istotne problemy, spółki tamtejsze technologiczne, spółki deweloperskie. One wszystkie borykają się z sporymi problemami, też znaczące spadki były, ale gdybyśmy patrzyli na poszczególne kraje, tutaj spółki z krajów takich jak Indie, nawet jak Brazylia, one radziły sobie już jednak dużo, dużo lepiej. I kolejna też taka rzecz, no tutaj Łukasz mówił o WIG-u. Gdybyśmy na WIG-u spojrzeli 10 lat wstecz, tam akurat może nieco lepsza sytuacja, bo na WIG-u jest delikatny wzrost, ale też generalnie balansujemy raczej w okolicach wzrostu jednocyfrowego, czy też tam delikatnie ponad 10%. No i też znowu porównując do S&P 500 czy rynku amerykańskiego, do innych indeksów, tutaj dużo, dużo słabiej to wygląda. Ale to, że mamy historyczne 10 lat za sobą słabości, nie znaczy, że tak musi wyglądać teraz. Sytuacja się dość mocno zmienia na rynku. Świetnym przykładem wydaje mi się, że jest Japonia tutaj, chociaż Japonia akurat rynek mocno rozwinięty, spółki technologiczne, eksporterzy, którym sprzyja ostatnio sytuacja na rynku, ale też po wielu latach słabości nagle rynek japoński dużo mocniejszy niż rynek amerykański. No i podobnie może być w przypadku rynku wschodzących, jeżeli się oczywiście pojawi apetyt na ryzyko. No on może się pojawiać, jeżeli jeszcze patrzymy sobie na wskaźniki spółek choćby z rynku amerykańskiego, z S&P 500, tutaj średnia cena zysk, tutaj ta forward P/E jest na poziomie 18, natomiast w przypadku spółek z tych rynków wschodzących, gdybyśmy patrzyli na poszczególne rynki, tam często ona balansuje poniżej nawet 10, więc może być atrakcyjniejsza. I jeszcze co może też działać na korzyść, niedawno mieliśmy na rynku amerykańskim po raz kolejny temat tego kryzysu, jeżeli chodzi o finansowanie rządu. On do nas wróci w połowie listopada, no bo póki co mamy ten tymczasowe porozumienie podpisane przez Bidena do połowy listopada, ale tego typu sytuacje powodują, że coraz większe obawy są, że do dotychczasowych tych agencji ratingowych, które obniżyły już rating, tak, czyli do Fitcha i S&P dołączy jeszcze Moody's i też pozbawi Stanów Zjednoczonych tego ratingu kredytowego AAA. No jeżeli by tak było, no to faktycznie tutaj ta różnica się częściowo zatrą pod kątem funduszy inwestycyjnych, które inwestują na rynkach rozwiniętych i na rynku amerykańskim. I też odnośnie samych funduszy, w ostatnim czasie też jest taka tendencja, bo tutaj te największe banki inwestycyjne, takie jak między innymi Bank of America, ale również brytyjski Barclays, wydawały rekomendacje odnośnie rynków wschodzących i też coraz więcej pojawia się takich i zarówno analiz, jak i publikacji wskazujących siłę rynków wschodzących. Także to może być też taki moment, kiedy to odbicie, które teraz obserwujemy, teoretycznie, gdyby doszło nam do poziomu oporu, może nie będę wskazywał konkretnych poziomów, tak jak mówiłem, każdy ten z tych ETF-ów, on może mieć inne poziomy, natomiast no, na tym, który tutaj mamy przygotowany, to jest iShares Core MSCI Emerging Markets, ten poziom jest to jest 52, tak? Natomiast istotne są fakt, że to są szczyty z okolic grudnia ubiegłego roku, na wszystkich tych ETF-ach to też to będą poziomy właśnie z okolic końca 2023 roku i z sierpnia bieżącego, no, a wcześniej z maja 2022. Także jeżeli te poziomy by zostały przebite, to ona może otworzyć drogę również techniczną do kontynuacji tego ruchu wzrostowego. No póki co to jest tylko taki zalążek, ale może się przerodzić w coś większego. Mamy ostatnio, Łukaszu, poprawę na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, poprawę indeksów. Mamy także poprawę indeksu złotego i złoty w relacji do euro czy dolara ostatnio nadzwyczaj się wzmocnił. Teraz za euro płaci się 4,53, za dolara 4,29. No to jest powrót do wartości z początku września. Być może jest to skutek przedwyborczych interwencji walutowych Narodowego Banku Polskiego albo Banku Gospodarstwa Krajowego. Być może są to także rachuby związane z wynikiem wyborów, o tym już trochę dzisiaj wspominałeś. Niektórzy twierdzą, że złoty się umacnia, bo pojawiły się sondaże, które dają większość mandatów w Sejmie trzem partiom opozycyjnym. Nowy rząd byłby przez inwestorów dobrze przyjęty, bo to byłby na przykład rząd, który nie miałby większych problemów z ściągnięciem do Polski pieniędzy z KPO chociażby.
To jak tak mówiłeś, to bardzo ciekawa komediowa teoria wpadła mi do głowy, że włodarze instytucji, którzy mogą wpływać na rynek sprzedając waluty obce, kupując złotego, wiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory i pod to kupują złotego na rynku. No, ale może tak chcą, tak jak to jest na stacjach benzynowych, pokazać Polakom, że jest taniej, że złoty jest mocniejszy, a paliwo tańsze. No, teraz już wracając właśnie do poważniejszej części wypowiedzi, to faktycznie myśleliśmy o tym od dłuższego czasu, właściwie od tego wyjścia bardzo mocnego w górę złotego po obniżce 75 punktów, gdzie w pewnym momencie pojawiły się przynajmniej to, co wiemy na pewno, słowne interwencje. I to od różnych przedstawicieli ważnych instytucji, później był ten przecież też wywiad dla papu prezesa NBP, więc to zdecydowanie były mocne słowne interwencje. Czy za nimi poszła faktycznie wyprzedaż dolar złoty, euro złoty z innych instytucji, tego nie wiemy. Natomiast założyliśmy, że do 15 października, tak jak właściwie wszystkie elementy życia, które są istotne w kampanii przedwyborczej, również by złoty nie stał się właśnie takim elementem. Więc założyliśmy, że będzie spokój na złotym. No, to przerodziło się akurat w bardzo mocne umocnienie złotego. Już mniejsza z tym, czy były tutaj interwencje, bo kilka rzeczy się nałożyło, faktyczne interwencje na rynku, kilka rzeczy się nałożyło, przede wszystkim chwilowe odwrócenie, no, na razie przynajmniej można powiedzieć chwilowe odwrócenie na euro-dolarze, ale też zupełna zmiana nastrojów na amerykańskich indeksach i złapanie dołka, większa tolerancja do ryzyka. Jednocześnie przecież mieliśmy bardzo mocne w tym okresie sygnały dezinflacyjne z poszczególnych krajów w strefie euro, więc to też daje nadzieję przy spadku aktywności gospodarczej i PKB w tamtych krajach, że w strefie euro nie będą już podwyższane stopy procentowe, a wręcz szybko mogą one być obniżane, co dla złotego relatywnie właśnie mogłoby być korzystne, oczywiście zakładając, że my nie będziemy bardzo mocno obniżać stóp procentowych. Więc parę elementów pojawiło się. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym tygodniu po wyniku wyborów. Bo tak jak według mnie dla giełdy nie jest to aż tak istotne, wynik wyborów, tak dla naszych obligacji i złotego zdecydowanie. No tutaj wygrana opozycji, to wierzymy w to, że to jest, rynek to wierzy, że to jest szybkie zdobycie środków z KPO. Więc dla złotego na pewno bardzo dobra sytuacja, ale jednocześnie można tutaj również zwrócić uwagę na to, co się stało na Węgrzech, gdzie udało im się przeprosić z Unią Europejską i też te środki dostają. Więc tutaj punkt potencjalny po stronie Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli będzie rządzić. Więc kilka dobrych sytuacji. Natomiast zwróćmy uwagę, że euro-złoty no zniósł właściwie tą całą falę wyprzedaży, która była związana z tym 75 punktów, prawie całą. No, co jest istotne, jest to więcej niż wszystkie zniesienia ważne Fibonacciego, więc według tego ta niebieska linia mimo wszystko powinna być złamana i przynajmniej do tego 4,48, 4,50 powinniśmy chociaż przynajmniej na chwilę wrócić. Warto się cofnąć rok i więcej i zobaczyć, że gdy mieliśmy wzrosty euro-złotego, to one właśnie w takiej sekwencji kilku sesji wręcz panicznych wzrostów i później 3-4 miesiące korekty i znowu ten schemat się powtarzał. No dzisiaj to jest całkiem, taki scenariusz jest całkiem realny. Na indeksie złotego myślę, co może być ciekawe dla inwestorów, to ten spadek, który mieliśmy do czynienia,
to na takim, w takim interwale tego nie zobaczymy, to szerszy jeszcze 2-3 lata, no to ktoś, kto jest bardzo dużym optymistą, może pomyśleć o budującej się bardzo rozległej, odwróconej głowie z ramionami. Mało w to wierzy, że uda się to zrealizować, ale to powinno też dać spokój na złotym przez jakiś czas. Teraz, Maćku, rynek ropy naftowej po ataku Hamasu na Izrael. Ropa podrożała, potem potaniała, teraz znowu jest trochę drożej. Za baryłkę Brent płaci się ponad $87, za baryłkę WTI ponad 84. Ale świat chyba uznał, że konflikt na Bliskim Wschodzie ma jednak charakter lokalny. No i na powtórkę z kryzysu naftowego z 1973 roku nie zanosi się. A pierwsza reakcja faktycznie tutaj poniedziałkowa była dość poważna, tutaj kilkoprocentowe wzrosty na otwarciu. W zasadzie to był jedyny rynek, który zareagował, bo te giełdy ogólnie przyjęły ten temat spokojnie. Rynek złota jeszcze może dodatkowo, natomiast no, faktycznie największe tutaj zawirowania były na ropie naftowej, bo też były największe obawy, że to wpłynie szeroko na rynek. Te obawy one jeszcze mogą wrócić, to nie jest też tak, że to uspokojenie, które widać, a to uspokojenie jest bardzo duże, widać, że te spadki z ostatnich dwóch dni, czyli środa, wtorek, tak? Nie mam na myśli dzisiejszego dnia, bo dzisiaj mamy delikatne podbicie, ale to są takie trochę przemyślenia, że być może ta reakcja faktycznie była zbyt poważna, że tak jak wspomniałeś, raczej charakter lokalny i mówiąc tak kolokwialnie, rozejdzie się po kościach, no bo tutaj oczywiście sam temat i tych dramatów na miejscu, tak? Dla mieszkańców tamtego regionu to zupełnie inny temat, natomiast rynkowo patrzymy na to wszystko. No i tutaj ta sprawa wydaje się dużo mniej poważna. Widać choćby tutaj, jak rynek reaguje na wczorajsze dane i raport API, tak, odnośnie zapasów. Te zapasy wzrosły najbardziej od 8 miesięcy w Stanach Zjednoczonych, no i to mocno pobudziło rynki, czyli to właśnie ta kwestia, jak mocno te zapasy są odbudowywane i na jakim jest to poziomie, czyli z czynników podażowych znowu przeszliśmy na czynniki popytowe, a dodatkowo jeszcze jakby taki dodatek do tych zapasów mamy prognozę Międzynarodowej Agencji Energetycznej, która mówi, że w 2024 roku popyt na ropę naftową będzie mniejszy niż wcześniej, tak? On został obniżony, wcześniej była mowa o tym, że dzienne zapotrzebowanie będzie na poziomie 1 miliona baryłek, zostało to obniżone no aż o 20% do 800 tysięcy baryłek, czy tam nie, przepraszam, do 880, tak? Czy niecałe 12%, nie 20, no ale i tak dość istotny spadek w kontekście zapotrzebowania na ropę naftową, no oczywiście pytanie, jak to się sprawdzi. No i jeszcze w tym wszystkim, ze względu czynników podażowych, bo wydaje się, że to jest taki scenariusz w ogóle całego konfliktu, który się rozgrywa na Bliskim Wschodzie, który sprzyja Rosji. Nawet tutaj było spotkanie wczoraj, w środę w Moskwie przedstawicieli OPEC i właśnie Rosji. Tutaj no niewiele to wniosło, sama Arabia Saudyjska cały czas utrzymuje, że będzie wspierała proces stabilizacji cen ropy naftowej. W zasadzie tutaj mamy temat zamknięty, więc najbliższy czas to mogą być znowu spekulacje odnośnie tego popytu. Jeżeli chodzi o podaż, to wiele wiemy, natomiast jeżeli się okaże, że rynek zbyt łagodnie potraktował temat konfliktu na Bliskim Wschodzie, no bo tutaj wielu ekspertów tematów geopolitycznych wypowiadało się o tym bardzo poważny sposób. Rynek zupełnie inaczej do tego podszedł. Niejednokrotnie historycznie rynek się w takich pierwszych ocenach, czy inwestorzy mylili, sprawa wydawała się poważniejsza, więc tutaj oczywiście nie można wykluczyć, że coś jeszcze tutaj nastąpi, jakiś spadek podaży, no bo jednak jesteśmy w regionie bardzo mocno odpowiedzialny za bardzo istotną podaż tego surowca, więc jeżeli cokolwiek tam się będzie jeszcze rozgrywało, jakieś będą zaostrzenia tego konfliktu, tutaj zwłaszcza na linii Iran i potem właśnie Arabia Saudyjska i inne kraje arabskie, chociaż tutaj już dość mocno się ta sprawa krystalizuje, jeżeli chodzi o te powiązania takie polityczne, ale znowu nie wchodząc w geopolitykę, mogą być obawy o zmniejszenie wydobycia, właśnie o różne przerwy w dostawach, o ataki na instalacje, no to może sprzyjać zmienności. Póki co technicznie doszliśmy w okolicy $83 na ropie WTI i poziom
już niedaleki, czyli 82,50, to jest najniższe wsparcie. Do tego wsparcia, gdyby właśnie nie ta przerwa poniedziałkowa, być może już byśmy dotarli, czyli nie byłby ten czynnik ryzyka nowy, który się pojawił, brany pod uwagę. No, niemniej w tym momencie to wsparcie ono może przybrało na sile, tak? Czyli 82,50 teoretycznie perspektywa jednej sesji, natomiast no, możemy wrócić do konsolidacji, czyli ten zakres 82, czy nawet no, 82,50, 90, to jest, są te poziomy, przy których rynek no, może w tym momencie wyceniać ryzyka no, i też potencjał popytu ze strony gospodarki globalnej. Przed nami do omówienia jeszcze trzy spółki z giełdy papierów wartościowych w Warszawie, ale mamy bardzo mało czasu, jakieś 10 minut, więc na każdą spółkę przypada nam jakieś 3 minuty. Gongu jak w debacie wyborczej nie będzie, ale proszę o streszczanie się. Zaczynamy, Łukaszu, od Orlenu. Tutaj być może mieliśmy ostatnio dziwne wynalazki, jak to sam powiedziałeś. Orlen gwałtownie spadał przez 2 tygodnie na przełomie września i października. Teraz jest trochę lepiej. Gdy jest presja czasu, to zawsze film Kosmiczne Jaja mi się przypomina, gdzie po całym filmie na końcu, gdy jest ślub, jest taka szybka procedura ślubu, to warto sobie się z tym zaznajomić. No, jeżeli chodzi o PKN Orlen, no to myślę, że tutaj jest główna kwestia właśnie tego dnia wyborów. Inwestorzy uznali, że najgorsze już za nami, ten cud wyborczy się skończy i wróci wyższa rentowność na działalności. No wiemy, że to się wszystko nie układało, bo w momencie, gdy ceny były coraz niższe, to na giełdach były coraz wyższe, jednocześnie dolar bardzo mocno się wzmacniał, więc to na pewno rentowność musiała ucierpieć, ale to już jest za nami i myślę, że teraz tak tanią spółkę jak właśnie Orlen z tak niskim cena zysk, inwestorzy zdecydowali się mocno kupić. To kupno na wykresie naprawdę nieźle wygląda. Pamiętajmy, że są dwa rodzaje wykresów. Jeden to jest właśnie taki, gdzie odcinamy dywidendy też historyczne i tam te najważniejsze poziomy zostały przecięte. Na tym wykresie czysto cenowym akurat doszliśmy do tego ważnego poziomu oporu, ale generalnie sytuacja wygląda po pierwsze na opanowaną, natomiast te obroty, które były według mnie, można być optymistą, że wracamy do konkretnej fali wzrostowej. Teraz, Maćku, CD Projekt. Tutaj mamy bardzo poważne jesienne spadki wartości spółki na giełdzie. Jesteśmy na w zasadzie najniższych tegorocznych poziomach. Spore zmiany personalne w tej spółce. Założyciel firmy Adam Kiciński będzie się powoli, ale jednak przesuwał z zarządu do rady nadzorczej. Tak, no myślę, że tak jeszcze porównując do debaty, zdecydowanie za krótkie było to twoje pytanie, ale to postaram się też jednocześnie w miarę krótką odpowiedź, skoro czas nas goni. W ostatnim czasie tutaj ta sytuacja, jeżeli chodzi o te kwestie personalne z zarządem, no ona w pierwszym takim odbiorze może być negatywna, natomiast też dla inwestorzy sobie patrzą i przyjrzą się, że może zastąpić, może być powrót takiego zarządu kreatywnego, być może zmiana podejścia spółki, więcej produkcji, być może to też będzie czynnikiem pozytywnym. Zresztą to jest też ciekawe, że mamy silne spadki w ostatnim tygodniu, po premierze już tak naprawdę Widma Wolności, czyli od końca września wyprzedaż, która tutaj była dość drastyczny sposób przeprowadzona, no bo spadki z poziomów 150 do 104 zł do poziomu wsparcia, czy to są te wsparcia z kwietnia tego roku. I mimo wszystko to wszystko się dzieje w okresie, kiedy mamy publikację, mamy napływ dość dobrych danych, tak? No bo jeżeli chodzi o samą sprzedaż i opinię co do tego dodatku, no to one są pozytywne. I ta sprzedaż jest dobra. Recenzje właśnie produktu dobre. Mamy odbudowane zaufanie graczy, to, które zostało stracone, no bo jednak po publikacji, po premierze Cyberpunka, tej wersji 1.0, zaufanie mocno podupadło, więc wiele z tego zostało odbudowane. Dodatkowo zapowiedź potencjalnej wypłaty dywidendy już w tym roku częściowej, bo też to studio zapowiedziało. Więc szereg takich czynników, które mogą pomagać.
wymagać. Być może trochę koszty przestraszyły, bo tutaj zostały przedstawione koszty produkcji tego dodatku 275 milionów, jeszcze dając do tego marketing tam na poziomie prawie 100, bo 95 milionów sam marketing daje nam to 370 milionów, więc biorąc pod uwagę, że produkcja tego cyberpunka gry pierwotnej wynosiła, miała budżet rzędu 1,2 miliarda, no to jest to dużo, to mogło przestraszyć. No i jeszcze koncentracja na jednym produkcie naraz, tak można w dużym skrócie powiedzieć, oczywiście to jest pewnego rodzaju przekłamanie, no bo mamy i dodatki do cyberpunka, jednocześnie jest rozwijany ten świat Wiedźmina, natomiast mimo wszystko w przypadku CD Projektu to, co inwestorów działających na rynku spółek gamingowych może niepokoić, to to, że trzeba dość długo czekać na premierę, tak? Czyli mamy premierę, na którą rynek czeka, długo, długo do nic, czyli inwestowane są środki, są duże nakłady inwestycyjne i dopiero potem premiera. No i mamy znowu ten scenariusz powtarzający się, czyli kupowania plotek przez długi czas i sprzedaży faktów. I można się obawiać, że teraz, czy z jednej strony poziomy aktualne mogą się wydawać atrakcyjne, więc jest szansa oczywiście na odbicie, na powrót nawet do tych poziomów tej konsolidacji jeszcze z wakacji, natomiast no, potem długie oczekiwanie na kolejną premierę i to może być tym czynnikiem, który będzie powstrzymywało przed dalszymi takimi silnymi wzrostami, na które pewnie już były apetyty przed premierą Widma Wolności. I ostatnie krótkie pytanie PZU Łukaszu, spółka, która zdecydowanie inaczej i lepiej się prezentuje w ostatnich miesiącach niż Orlen czy CD Projekt. Tutaj mamy w zasadzie notowania najwyższe w tym roku. No i mamy taką nadzieję zarządu firmy, że wyniki finansowe tegoroczne będą bardzo dobre. No i biorąc pod uwagę właśnie odcięcie tych dywidend historycznych, no to mamy cały czas nowe szczyty, historyczne szczyty, więc to jest zdecydowanie lider. No i właśnie jeżeli chodzi o liderów, to jesteśmy przecież 12 miesięcy od dołka, więc poszukajmy tych właśnie liderów Hossy. I ewidentnie tutaj mamy spółki finansowe, Alior, mBank, Santander, to Santander 95%, mBank, Alior grubo powyżej 100% stopy zwrotu za rok. Później mamy jedyną spółkę niefinansową, Kruk, no i mamy bardzo wysoko właśnie PZU, który 77% wzrósł przez rok, więc według mnie, tak jak po pierwsze, mówi się o tym, że nie ma Hossy bez banków, więc no tutaj ewidentne potwierdzenie. Dwa, PZU to jest taka firma, która bardzo znacząco poprawia wyniki, nie jest skażona takim interwencjonizmem, oby na razie przynajmniej, państwowym i te wyniki rosną naprawdę imponująco, plus jest dobra ekspozycja na sektor bankowy, więc wygląda to nieźle i teraz inwestorom pozostaje właśnie sprawdzać tylko te poziomy oporu właśnie na naszych wykresach, które historycznie nie są korygowane o dywidendy. No i tutaj również dobrze to wygląda, my zbliżamy się powoli, myślę, że naprawdę jest wielka szansa, żeby do tych poziomów oporu dotrzeć, zobaczymy co dalej, ale według mnie PZU najlepiej oddaje w tym momencie atmosferę na naszej giełdzie i kondycję tej Hossy, pomimo że dopiero wyszliśmy z korekty, to na tej spółce mamy w tym momencie nowe szczyty. O ważnych spółkach polskich i amerykańskich, o ropie, o złotym mówili Łukasz Wardyn, Maciej Leściusz, CMC Market. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny odcinek cyklu w czwartek 19 października. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.